No, cześć, cześć. A więc dlaczego nie przyjmuję każdego do pracy jeden na jeden i tylko wybrani mogą pracować ze mną indywidualnie? O tym właśnie dzisiaj sobie powiemy, ale zanim muszę się pochwalić, o kolejna fajna opinia, raczej efekt mojego klienta, pozwolę sobie przeczytać. Cześć, udało mi się z nią umówić, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Dzięki za porady, jak do tej pory wszystko, co mówiłeś, miało sens i poskutkowało. Pozostaje teraz zadbać o kwestię spotkania. A ja, no i pięknie, potrzebujesz jakiejś rady co do spotkania, więc fajnie, spotkanie, mogę Wam powiedzieć, wyszło idealnie, a aktualnie jest to związek i relacja. Więc super, o to chodzi. Dobra, przechodzimy sobie do głównego oczywiście tematu. Dlaczego nie przyjmuję każdego do pracy jeden na jeden i tylko wybrani mogą ze mną pracować indywidualnie? Ano dlatego, że nie z każdego jestem w stanie zrobić osobę, czy raczej mężczyznę, który nie ma żadnych problemów w relacjach z kobietami, który jest zajebiście atrakcyjny i który ma w relacjach z kobietami to, czego chce. I możesz sobie zadać teraz pytanie, jak to tam? No, to jesteś taki dobry, jesteś najlepszym trenerem relacji, a nie jesteś w stanie zrobić z każdego super atrakcyjnego gościa? No, tak, no nie jestem w stanie zrobić z każdego, ponieważ nie z każdego da się zrobić atrakcyjnego gościa, który po prostu nie będzie miał żadnych problemów w relacjach z kobietami. Ponieważ niektóre osoby są tak zamknięte w sobie lub w swoich przekonaniach, że nie są w stanie otworzyć się na coś nowego. Jeśli jakaś osoba nie jest w stanie się otworzyć na coś nowego, nie chce próbować nowych rzeczy, nie chce podążać za tym, co ja mówię, no to ja z takiej osoby nie zrobię wymiatacza w relacjach z kobietami. Również nie zrobię wymiatacza w relacjach z kobietami osoby, która nie jest zaangażowana. Dlatego ja przyjmuję przede wszystkim osoby, które rzeczywiście naprawdę chcą pracować i które rzeczywiście chcą zaangażowane, bo ja wiem, żeby moi klienci, którzy ze mną współpracują, mieli zajebiste efekty, to ja muszę się w 100% zaangażować. Więc ja się angażuję w 120%, żeby mieli jeszcze lepsze efekty, tak? Natomiast moje zaangażowanie to jest troszeczkę za mało. Jeszcze jest potrzebne zaangażowanie, chociażby minimalne działanie tej drugiej osoby, drugiej strony, czyli klienta. Jeśli klient nie jest zaangażowany, jeśli klient się nie angażuje tak, jak się powinien angażować, to po prostu też on nie odniesie takich efektów, jakich by chciał. Jeśli on nie odniesie takich efektów, jakich by chciał, a współpracuje ze mną, to on powie, że ja jestem beznadziejny, że to przeze mnie nie odniósł tych efektów. A to nie przeze mnie nie odniósł tych efektów, tylko przez to, że on się nie angażował. Ale wiadomo, z jego perspektywy będzie to wyglądało, że to przeze mnie, bo on przecież ze mną współpracuje i ja mu nie pomogłem. Dlatego ja współpracuję z osobami tylko naprawdę zaangażowanymi, tylko z osobami, które chcą się zaangażować, tak, w cały ten proces. Ja nie wymagam nie wiadomo czego, nie wymagam, tak jak ja, spędzania 8, 9, 10 godzin dziennie na nauczeniu się o relacjach z kobietami. No bo nie, no bo to jest moje zadanie. Ja wymagam tylko działania. Jednego, dwóch, trzech działań małych, minimalnych, tych, których wskażę dziennie. Jeśli osoba to robi, ma gwarancję rzeczywiście efektów i z takimi osobami ja współpracuję. Ja przede wszystkim też przyjmuję osoby, z którymi tylko rzeczywiście, którym rzeczywiście jestem w stanie pomóc. Jeżeli ja wiem, że komuś, jakiejś osobie, jakiemuś facetowi nie jestem w stanie pomóc w jego relacjach z kobietami z różnych powodów, nie będę ich wymieniał, bo ich jest dużo, to ja go nie przyjmę do swojego mentoringu, ja nie przyjmę go do swojego coachingu. Dlaczego? Dlatego, że jeśli ja go bym przyjął, abym mu tak naprawdę nie pomógł, to jak to by się odbiło na mnie i na nim? Przede wszystkim on by był wkurzony, bo by wydał pieniądze, straciłby czas i nic by z tego nie było. Po drugie, byłby niezadowolony z mojej pracy, więc mówiłby, wiesz, o mnie opinia by poszła, że jestem beznadziejny, że nic nie robię, tylko chcę wziąć hajs i tyle, a nic nie pomagam. I potem inni by do mnie nie przychodzili, ja bym stracił na renomie, straciłbym miano najlepszego trenera relacji damsko-męskich w Polsce. A tego nie chcę, tego nie chcę. Dlatego ja mogę przyjąć tylko osoby, którym rzeczywiście jestem w stanie pomóc, bo jeśli ja komuś jestem w stanie rzeczywiście pomóc, to ja mu w tym pomogę, on będzie zadowolony, będzie usatysfakcjonowany, poleci mnie dalej, wróci do mnie i tak dalej, nie? I dlatego ja pomagam tylko osobom, które jestem w stanie rzeczywiście pomóc. Ja przede wszystkim też biorę facetów do coachingu, do mentoringu jeden na jeden, z którymi chcę pracować. Bo jeśli ja z kimś nie chcę pracować, bo ktoś na przykład, z kimś się na przykład nie da pracować w tego typu temacie, w tego typu, powiedzmy, relacji, nie da się pracować, to ja też tej osobie nie pomogę. No jeśli ja jej nie pomogę, no to wiadomo, to co powiedziałem przed chwilą, ona nie będzie zadowolona, pójdzie opinia o mnie, że jestem beznadziejny i tak dalej, nie? Dlatego ja biorę tylko facetów, z którymi chcę pracować. I właśnie dlatego te osoby, które do mnie dołączają, mają gwarancję najlepszych efektów, bo ja nie przyjmuję każdego. Mój sposób przyjmowania osób, które do mnie dołączą do pracy ze mną indywidualnie, jeden na jeden, jest tak wąski, jest tak wyselekcjonowany, że
Tam dołączają tylko mężczyźni, którzy naprawdę osiągną efekt wraz z kobietami. I jeśli ktoś tam dołączy, to nie ma po prostu bata, dzięki tej selekcji, o której Ci przed chwilą powiedziałem, nie ma po prostu bata, żeby nie osiągnął sukcesu w relacjach z kobietami i żeby już zapomniał raz na zawsze o jakichkolwiek problemach w relacjach z kobietami. Nie ma po prostu takiej możliwości, bo dzięki tak wyselekcjonowanych osobach, że ja nie przyjmuję każdego, tylko ja przyjmuję osoby, którym jestem w stanie rzeczywiście pomóc, które są zaangażowane, z którymi chcę pracować, to po prostu taka osoba nie ma szans, żeby nie osiągnęła sukcesu w jego relacjach z kobietami. I tak to po prostu działa, nie? Okej, okay. Myślę, że wytłumaczyłem, dlaczego nie przyjmuję każdego do pracy jeden na jeden i pracuję tylko z wybranymi osobami. Jeśli chciałbyś tą prezentację, chciałbyś do niej sobie wrócić, zawsze przejrzeć sobie, czy coś tego typu, żeby sobie przypomnieć jakieś najciekawsze informacje, napisz do mnie na Instagramie jeden na jeden, 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 tak jak tutaj to widzisz. Ja wtedy wyślę Ci tą prezentację, żebyś mógł sobie zawsze do niej wrócić. A jeśli chcesz sprawdzić, czy mogę pomóc Ci indywidualnie, w jaki sposób mogę Ci pomóc, zapisz się na bezpłatną, zupełnie darmową, niezobowiązującą konsultację. Link do niej znajdziesz w opisie pod tym oczywiście wideo. Na tej konsultacji przywitamy się, zadam Ci kilka pytań, sprawdzę Twoją aktualną sytuację, z czym się zmagasz, jakie masz problemy, do czego dążysz. I jeśli stwierdzę, że jestem w stanie pomóc, jeśli stwierdzę, że jesteś właśnie tą odpowiednią osobą, którą tutaj dzisiaj opisałem, no to zaproponuję Ci jakiś tam plan działania, pokażę Ci, w jaki sposób działam, no i będziemy po prostu rozmawiać dalej. Jeśli nie, to dam Ci tak czy inaczej jakąś tam na pewno radę i po prostu będziemy życzyć sobie miłego dnia. Więc tak naprawdę nic nie tracisz, umawiając się na tą konsultację, tym bardziej, że jest to zupełnie darmowe. Dobrze, w tej lekcji to było na tyle, w tym wideo to było na tyle. Jeśli Ci się podobało, daj łapkę do góry, zasubskrybuj ten kanał. No i co? Do następnego. Cześć!